Głównym sprawcą jest pan Adam Glapiński, pisowski szef Narodowego Banku Polskiego. Bo inflacja zawsze ostatecznie bierze się z tego, że za dużo pieniądza trafia na rynek. A podaż towarów jest zawsze ograniczona. Czyli co tutaj konkretnie zawiniło? Jakby mógł pan wskazać na konkretne działania Adama Glapińskiego? Po pierwsze zaniechania, to znaczy utrzymywanie bardzo niskich stóp procentowych w 2019 roku w sytuacji, kiedy ceny rosły. I to jest elementarny błąd, to jest szkolny. Czyli już wtedy należało podnosić. Ale oczywiście. My zresztą przedstawiliśmy bardzo dobrą analizę dla profesora Dariusza Filara, która pokazuje te elementarne błędy, a potem działanie z opóźnieniem. Gdyby stopy procentowe podniesiono wcześniej, w sytuacji, kiedy inflacja rosła, to teraz inflacja byłaby niższa i stopy procentowe mogłyby być niższe.